czy dać mu szansę, czy dać jej szansę, w zależności od płci osoby, o którą Państwo pytają. Dzisiaj mam dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to będzie taki aniołek niebieski i druga grupa będzie to serduszko czerwone z napisem I love you. Zastanówcie się już, a ja w międzyczasie oczywiście przywitam wszystkich Państwa serdecznie, wszystkich moich kochanych subskrybentów. Już jest ich prawie 5100, więc dziękuję za Wasze nowe subskrypcje. Dziękuję słuchaczom, widzom, kochanym moim wiernym odwiedzającym, którzy piszą cudowne komentarze. Dziękuję, kochani, za wszystkie wspaniałe, gorące, ciepłe, życzliwe życzenia wielkanocne. Dziękuję Wam serdecznie. Przepraszam, że nie mogę odpisać na każde z Waszych komentarzy, ale jak daję łapkę w górę i serduszko, to wiecie, że na pewno czytałam Wasz komentarz. A czytam Wasze komentarze codziennie i się bardzo wzruszam. Nie ukrywam, że naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne i wzruszające, motywujące, inspirujące. Piszcie komentarze, kochani. Bym nagrywała Wam nowe filmiki, bym miała nową inspirację codziennie. Dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście zapraszam do lajkowania kciuczkiem w górę i do nowych subskrypcji. Zasubskrybuj koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, dostaniesz od YouTube'a powiadomienia o codziennych moich filmikach. Jutro zapraszam Państwa w sobotę na horoskopy na miesiąc maj. Jutro wydam właśnie dla wszystkich znaków horoskopy. Zapraszam. W niedzielę zapraszam na lustro i na rozkład na nowy tydzień. Zaglądajcie na mój kanał codziennie i dlatego zasubskrybujcie, byście nie przegapili żadnej premierki. Kochani Państwo, na wróżby indywidualne zapraszam, byście napisali mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jaki problem Was nurtuje, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Także zapraszam na wróżby osobiste, indywidualne, które są wtedy dokładniejsze oczywiście niż te tutaj kolektywne, ponieważ wróżby indywidualne opierają się na Waszych zdjęciach, na Waszych datach urodzenia i na Waszych konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam. Dobrze, więc zacznijmy dzisiaj naszą wróżbę. Czy jeszcze mam dać osobie ukochanej szansę? Wybierzcie, kochani, jedną z tych grup, które tutaj przedstawiłam. Aniołek, grupa pierwsza i serduszko, grupa druga. Zaczynam oczywiście od grupy pierwszej, czyli od tej grupy, gdzie wybrali Państwo aniołka. Czy mam dać swojej osobie ukochanej jeszcze jedną szansę? Karta Tarota mówi, że osoba ukochana jest smutna, rozpacza, wspomina, jest melancholijna, sentymentalna, nie widzi jeszcze jednej szansy, którą podsuwa jej los. Być może również w takiej energii jesteście Wy, osoby pytające, że nie widzicie jakby tej jeszcze jednej szansy możliwej. Tutaj los podsuwa Wam szansę, ale Wy jakby nie widzicie jej, lekceważycie ją, ignorujecie. Jesteście jakby tutaj bez motywacji, bez ruchu, bez aktywnego działania. Macie negatywne myśli. Być może równie Wasza osoba jest też tutaj w takiej melancholii. Niemniej jednak, jeśli tak będziecie Wy, czy Wasza osoba, czy oboje wręcz, się zachowywać, to przegapicie tę szansę, która tutaj rzeczywiście na tej karcie jest
ważna, by jej nie przegapić. Dobrą szansę przegapicie poprzez wspominanie, poprzez smutek, poprzez negatywne myśli. Jakby tutaj ta karta pokazuje, że nie interesujecie się teraźniejszością, tylko żyjecie wspomnieniami, żyjecie tym, co już minęło, przeszło, zakończyło się, tęsknicie za tym, rozpaczacie za tym. Natomiast to, co jest teraz, nie dostrzegacie. Ta karta mówi o tym, by dać jeszcze jedną szansę Waszej osobie ukochanej, Waszej relacji. Nie bądźcie obrażeni, nie bądźcie negatywni w myśleniu. Nie bądźcie pasywni, tylko zobaczcie jeszcze jedną szansę, dajcie jeszcze jedną szansę. Ta karta mówi definitywnie o tym, by tej nowej szansy absolutnie nie przegapić, ponieważ będziecie żałować. Zobaczmy, co mówią karty Lenormanda. Tutaj już w przełożeniu mówią karty Lenormanda, przepraszam, że uczucia są i że karta mi teraz wypadła, to pokażę też kartę, która jest pod spodem, ponieważ tutaj coś mi zasugerowała ta karta. Są tutaj uczucia, które płyną w tej wewte. Być może nie dają Wam spokoju te uczucia. I te uczucia tutaj się rozrosną. Będą stabilniejsze, mocniejsze. Tutaj wszystkie sprawy, które były między Wami jakieś niedobre, negatywne, wyleczą się. I będzie wzmocnienie tych uczuć, czyli uczuć będzie jeszcze więcej. Zobaczmy wiadomości, które będą płynęły tutaj w stronę domu. Chodzi też tutaj o stabilizację. O stabilizację Waszej relacji, Waszej znajomości, być może Waszych spotkań, Waszej komunikacji. Chodzi tutaj na pewno o wiadomości, które przyjdą z biegiem czasu, które jakby tutaj niedługo już, tak, bo już tutaj zegar tyka, niedługo już, naprawdę w krótkim czasie przyjdzie jakaś wiadomość od Waszej osoby ukochanej. I ta osoba chce stabilności, ta osoba chce być może, nie wiem, czy ciepła rodzinnego, czy rodziny z Wami, czy zamieszkać z Wami, czy być z Wami w stabilnym związku. Ta osoba pragnie z Wami stabilności, stabilnego związku, pięknej rodziny, być może domu z ogrodem, domu z dziećmi, domu pięknego, rodzinnego, ciepłego. Ta osoba pragnie naprawdę stabilności egzystencjonalnej, być może też bezpieczeństwa, tak? Tutaj przyjdzie na pewno taka wiadomość albo już jest w drodze. Także na pewno grupa pierwsza tutaj otrzymuje od kart Tarota i Lenormanda odpowiedź tak, należy nie przegapić wręcz tej szansy, którą podsuwa Wam los pod nos. Należy wziąć tę szansę w garść i dać Waszej osobie ukochanej, dać tej relacji jeszcze jedną szansę. Jest tutaj możliwość, że wykluje się z tego coś stabilnego i uczucia rozrosną się. Dziękuję bardzo grupie pierwszej, kochani. I zapraszam bardzo serdecznie grupę drugą. Grupa druga. Grupa druga mówi tutaj o tych kochanych widzach, słuchaczach, którzy wybrali ten oto przedmiot. Serduszko z napisem I love you, kocham Cię. Dobrze, zobaczmy kochani, co powiedzą karty Tarota. Karta Tarota mówi o księżycu. Księżyc w Tarocie mówi o tajemnicy, o skrywanych jakichś sprawach pod osłoną nocy, które są niejasne. Czyli można powiedzieć, że w Waszej relacji jest dużo tajemnic, dużo nieklarowności, dużo jakichś spraw niewyjaśnionych, tak? Dużo spraw również takich właśnie sekretnych pod osłoną nocy, które jeszcze nie są tutaj pomiędzy Wami wyjaśnione. Też karta mówi o wielkiej tęsknocie, czyli o tym, że tęsknicie za sobą i myślicie o sobie bardzo intensywnie,
jeśli chodzi o czas wieczorny i nocny. Być może śnicie o sobie wręcz nocą, tak? Macie może jakieś sny piękne związane ze sobą, z tą relacją, z tymi uczuciami, z miłością. Ta karta mówi również o dobrych i złych stronach tej relacji. Zarówno pozytywne sprawy, jak i negatywne sprawy wiążą się tutaj z tym partnerstwem. Ta karta mówi również o ciężkiej, mozolnej drodze do pokonania w tym związku. Droga ta w ciemności, w trudnościach, zawiłościach nie jest łatwa. Czyli i pójście razem w tej relacji nie jest proste, nie jest łatwe, jest zawiłe, jest skomplikowane, jest być może też związane z tym, że tutaj po ciemku zgubicie nieraz tę ścieżkę. I na pewno nie jest to łatwy związek. Niemniej jednak mówi ta karta o połączeniu waszych dusz, być może o bratnich duszach, o tym, że czujecie duchowo swoją obecność, pomimo to, że nie jesteście być może razem, że tęsknicie za sobą, że nie widzicie się regularnie, że tęsknota między wami jest bardzo duża. Pomimo to, że związek ten nie mówi o związku prostym, wręcz przeciwnie. Droga, którą tutaj ma pokonać w ciemności, ten rak wychodzący tutaj z wody, czyli pełen uczuć, tak, emocji, ma bardzo tutaj dużo zakrętów i też ciemność, tak? Więc nie wiadomo też, dokąd ta droga prowadzi, czyli jakby los i rozwój tej relacji nie jest za bardzo znany, widoczny, transparentny. Też ta karta mówi o tym, że bardzo dużo lęków związanych jest z tym związkiem, z tą relacją, z wami. Wy macie dużo lęków. I jakby takie dwie siły tutaj spotykają się w tej relacji. Dobra, przyjazna strona z taką bardzo dziką, zwariowaną, animaliczną stroną. No i ciągle są jakieś konflikty. Chciałam powiedzieć, że odnosząc się do pytania dzisiejszej wróżby, czy dać szansę jeszcze jedną osobie ukochanej, jest tutaj oczywiście lęk. Lęk przed daniem tej szansy. Zazdrość, niepewność, dużo niewyjaśnionych spraw, tajemnic, ale również dużo tęsknoty. Ta karta mówi również o silnej intuicji, byście posłuchali głosu swojej własnej intuicji, czego chcecie, czego pragniecie i poszli za głosem swojej intuicji i wsłuchali się w intuicję, a nie w te masywne lęki, które też znamionują tę kartę. Także zaufajcie swojej intuicji, czego chcecie. Zobaczmy, jak rozwinie ten temat jeszcze karty Talia Lenormanda. Tutaj mamy w przełożeniu już fałsz. Widzicie? Karta Księżyca mówi o jakichś niewyjaśnionych sprawach, tajemnicach, zazdrości, lękach. Tutaj ta karta mówi być może o zdradzie, o kłamstwach, o dwulicowości, o fałszywym zagrywaniu, o nieszczerości, nieuczciwości, kłamstwach. Także tutaj dlatego są te lęki, ponieważ być może czujecie, że ta osoba was oszukuje, zdradza, zagrywa z wami. Nie ufacie, boicie się tej relacji. Tutaj karty Lenormanda mówią również o jakimś spotkaniu, które nie doszło do skutku, zostało być może odwołane,
lub nie udało się, ponieważ spotkanie było uśmiercone w takim metaforycznym słowa znaczeniu kart, czyli spotkanie, które umarło, które nie odbyło się po prostu. I być może jeszcze ta idea tego spotkania odrodzi się tutaj, ponieważ jest tutaj karta transformacji, karta nowych narodzin, tego Feliksa, który narodza się z popiołów, czyli tutaj być może ta idea tego spotkania jeszcze raz narodzi się w Was i tutaj coś się znowu musi zmienić między Wami, przetransformować, czyli jakaś duża, radykalna zmiana, być może nowy początek. I tutaj bociany, które znamionują dobry rozwój spraw, pozytywny rozwój spraw, i bociany, które mówią o tym, że te chmury ciemne, te problemy, ta, nie wiem, zazdrość, lęki, te wszystkie nieszczerości, nieuczciwości przejdą być może i nastąpi słońce, znowu światło w tunelu, tak? Nowa szansa, nowa próba. Rozwój potoczy się bardzo pozytywnie, ponieważ tutaj bociany mówią o dualności, o parze, tak? O dwójce, która tutaj jest jako para, mówią o gniazdku, czyli gnieździe rodzinnym, czyli relacji, i mówią o dobrym rozwoju, pozytywnym rozwoju spraw. Więc tutaj coś powinno się pozytywnie rozwinąć. Niemniej jednak nie ukrywam, że ta grupa numer dwa jest już cięższa, trudniejsza, ma w sobie taki balast poprzez te jakieś, nie wiem, po prostu no, nieuczciwość, być może nieszczerość, kłamstwa, fałsz, dużo lęków, tajemnic, niewyjaśnionych spraw, które są jeszcze ciągle pod osłoną nocy. Pytanie jednak jest, wróćmy do kwintesencji naszej wróżby, czy mam dać jeszcze jedną szansę swojej osobie ukochanej? Tak, karta transformacji mówi o tym, że pomimo tego, że tutaj był fałsz, dużo negatywnych spraw, odwołane spotkanie, które nie powiodło się dobrze, to transformacja mówi o nowym narodzeniu się, o nowej szansie właśnie, nowej próbie, i bociany mówią o nowym, pozytywnym rozwoju spraw i o przejściu tych wszystkich problemów. Czyli nawet tutaj w tej grupie należy dać szansę, niemniej jednak czeka Was tutaj bardziej kręta, skomplikowana, nietransparentna, niewiadoma droga, którą musicie w ciemności pokonać, czyli nie wiadomo, jak się to jeszcze wszystko potoczy. Jest tutaj, na pewno będzie tutaj trudniej, tak? Trzeba na pewno mieć dużo siły, niemniej jednak szansa powinna być dana. Ale przygotować się tutaj na cięższą pracę nad tą relacją. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, i zapraszam oczywiście jutro na horoskopy. Życzę pięknego wieczoru. Do usłyszenia już wkrótce.